No właśnie, tutaj pozostał tylko osamotniony Giuseppe Favalli. Beckham, często operujący razem z Ronaldinho po lewej stronie boiska, to swego rodzaju nowość. Ale podoba mi się dzisiaj gra Davida Beckhama, bo i ruchliwy, i w miarę dokładnie podający. Ciekaw jestem, czy po tym wejściu Ronaldinho nie powinien obejrzeć żółtej kartki, czy tak się jednak nie stało. Namawia teraz Brazylijczyka arbiter, aby przeprosił Gennaro Sardo, bo wślizg był wyraźnie spóźniony. Oj, wydaje się, że to może być coś poważnego. No spójrzmy raz jeszcze. Ostre, bardzo ostre wejście Ronaldinho. Oj, oj, oj. Wyprostowana noga to jest niewątpliwie na żółtą, to minimum, a gdyby pokazał